witamy się w kolejnym vlogu. Ła, trochę trzęsie, wybaczcie. Jedziemy dzisiaj do najbardziej świątecznego, cukierkowatego miejsca. Jest to sala zabaw dla dzieci w Żgowie pod Łodzią, zaraz koło Mandorii w sumie, więc nie wiem, czy chłopcy nie będą chcieli iść do Mandorii. Może się to źle skończyć. Ale plan jest taki, że jedziemy do Candy Park, do sali zabaw z dmuchańcami takimi cukierkowatymi, a jak się ten dzień potoczy, to się okaże. Do zobaczenia na miejscu. I dojechaliśmy na miejsce. Najbardziej cukierkowy park. Idziemy. No i niestety park wygląda tak. Jest bardzo ładny. Dla dzieci do 10 roku życia, także nie wyjdziemy. No po prostu jaja. Do 10 roku życia, no. nie mogę. Kuba jest zadowolony, no bo oczywiście na czym się skończyło? Jak już jesteśmy obok, tu jest ptak, no to idziemy do Mandorii. Weszliśmy, jesteśmy, chłopcy już pobiegli do labiryntu luster. Stwierdziliśmy, że nie ma się co bawić, bo jesteśmy tutaj minimum 2 razy w roku, więc po dwóch wejściach się... Po 3 w sumie. Nie, po dwóch skakie się zwracają bilety roczne, więc wzięliśmy już roczne. Więc wycieczka kosztowała mnie nieco więcej. Trudno. Mamy dzień zabawy w Mandorii. A plus jest taki, że jest jakaś nowa atrakcja, także będziemy testować. Dzieci tutaj biegają po torze przeszkód. Nie widać go z mojej perspektywy, ale tam u góry są fajne przeszkody dla dzieciaków. A my, staruszki, na bujanych fotelach, przebujamy. Idziemy teraz na nową strefę, obczaić nową atrakcję. O, tu jedzie nowy coaster. Czekajcie. O, i idziemy szukać. O, i to jest ta nowa atrakcja, która podskakuje. Najpierw tata pójdzie z Szymkiem. A nie, są podwójne siedzenia, więc ja idę z nimi też, żeby osobno i żaden nie jechał. Na razie się kręci, a za chwilę będzie skakać. O! Zaraz my będziemy jechać. Nie wiem, czy komórkę mogę wziąć na niego, więc dlatego wam tak nagrywam. Ale wygląda to całkiem fajnie. To się nazywa kill-off, nie? Szymuś mówi, że nie fajnie. Mi się podobało. Kubie też. W sumie wszyscy krzyczeliśmy. Fajny jest. Szybki, nie? Mocny. Aha. Ten kill-off. No. Idziemy na statek. Jesteśmy w domku, przyjechaliśmy, wstąpiliśmy jeszcze na zakupy, rozpakowałam, no i zaraz muszę ogarnąć kuchnię, bo tam dziada z babą brak i chyba jakieś ciasto upieka, żeby na rano było na śniadanko, do kawki.
zarobiło. No, także dwa pojemniki na ciasteczka świąteczne mamy mniej, a takie ładne były. No cóż, bywa. Podobno szkło tłucze się na szczęście, nie? Zmywarka puszczona, zamiecione, odkurzone. Wezmę się za ciasto, chociaż zaczynam się zastanawiać, czy kręcenie vlogmasów to był dobry pomysł, jak będą takie szkody. No nic, dobra, działamy dalej. Robię maślankowce ze śliwkami, tylko u mnie zamiast śliwek będą borówki. Ostatnio były, co było ostatnio? Kurczę, nie maliny? Nie wiem, nie pamiętam już. No w każdym razie teraz będą borówki. Muszę dekoracje halloweenowe już pozabierać. Także gdzieś tam boczek. Teraz pochowamy do szaf. Świeczka, pumpkin jeszcze. Już się kończy, także ją jeszcze dopalimy. Ale na razie ciasto musimy tutaj wyłożyć. Także batera. Przyjechaliśmy na szybkie rozeznanie, co tu świątecznego dają. Robimy pizzę. Na bogato. Na bogato. To jest taka za 40 zł. Dobra. Bartek dostał weny, wyrobił ciasto. I jedziemy z pizzami. Się hop normalnie zagary wziął. Niesamowite. No ty to wiedziałaś, kupując już tą pizzę. Kurde, tego. Jak on się nazywa? Bo zapomniałem. No. Thermomix. Tak. Jak go kupowałaś, to ty wiedziałaś, jak to ten, że... No tak, może będzie kolacyjki robić. Wałkuj, wałkuj. Ty wiesz, jak później ci będę rachunki wystawiał? Będzie w restauracji dostawała na koniec jedzenia. No nie ma.